Czy kiedykolwiek myślałeś, że być może masz wyjątkowe zdolności, których nie ma większość ludzi na planecie? Możesz to sprawdzić w tym filmie. Siedem testów, aby dowiedzieć się, jak wyjątkowy jesteś w tym mogą-TV. Numer jeden. Złóż dłonie razem i żegnij środkowe palce, jak pokazano na filmie. Jeśli ci się uda, jesteś wyjątkowy. Żartuję. To nie wszystko. Teraz spróbuj rozdzielić palce serdeczne. Pamiętaj jednak, że dłonie i wszystkie pozostałe palce powinny być mocno dociśnięte do siebie. Jeśli nadal udało ci się rozdzielić palce serdeczne, jesteś wyjątkowy, ponieważ większość ludzi na planecie nie może tego zrobić. Numer 2 Czy możesz wibrować oczami jak w tym przykładzie? Umieść like, jeśli teraz próbujesz gorączkowo drgać oczami. Jestem pewien, że większości z was się nie udało. Zjawisko to ma naukową nazwę oczopląs. Tylko nieliczni potrafią w ten sposób poruszać oczami. Jeszcze rzadsze są osoby z tak nieuleczalną chorobą. Ich oczy okresowo drgają wbrew ich woli. Numer 3 Wielu z was boi się łaskotania, ale prawie nikt nie boi się własnego łaskotania. Oznacza to że jeśli spróbujesz się połaskotać, w 99% przypadków nic nie poczujesz. To dlatego, że masz małą część w głowie zwaną musztkiem. Ta niewielka część mózgu przewiduje wrażenia, jakich dożnasz i wysyła odpowiedni sygnał do zakończeń nerwowych. Ale tak się nie dzieje, gdy druga osoba cię łaskocze, nawet jeśli cię o tym ostrzega. Numer 4. Kichni z otwartymi oczami. Być może sam nie zauważyłeś, że w momencie kichania zamykasz oczy, czy ci się to podoba, czy nie. Istnieje teoria, że w ten sposób organizm chroni gałki oczne przed wypadnięciem. Jednak większość naukowców jest skłonna wierzyć, że jest to mimowolny odruch organizmu, który chroni oczy przed dostaniem się do nich drobnoustrojów. W każdym razie, jeśli uda ci się kichnąć bez zamykania oczu, pilnie zadzwoń do Księgi Rekordów Guinnessa. Numer 5. Co dziwne, większość ludzi na tej planecie nie może unieść połowy górnej wargi. Ta zdolność jest również nazywana mięśniem Elvisa. Numer 6. Jeśli możesz dotknąć nosa językiem, jest to wyjątkowa umiejętność. Ale nie tak wyjątkowe, jak dotknięcie łokcia językiem. To naprawdę super, wyjątkowa umiejętność. Numer 7. Do następnego eksperymentu będziesz potrzebować kciuka. Spróbuj dotknąć nim nadgarstka. Czy to zadziałało? Prawdopodobnie nie, gdyż jest to rzadka cecha. Jest to tak zwana zwiększona mobilność. Jeśli masz tę funkcję, nie będzie trudno zaskoczyć znajomych na imprezie. Napisz w komentarzach, czy znalazłeś w sobie którąś z tych wyjątkowych zdolności? Więcej ciekawych filmów z faktami i lifehackami na Mogą TV. Polub, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij zostawić komentarza.